24 kwietnia. Wyzwalająca moc przebaczenia. Odpuszczone są grzechy Twoje. Ewangelia Łukasza 7:48. Kobieta przyszła do Jezusa, przebywającego w domu faryzeusza, płacząc i umywając Jego stopy. Bez wątpienia czuła wstyd, gdy oczy Szymona komunikowały wszystkim obecnym, że ta kobieta jest grzesznicą i że Jezus nie powinien był pozwolić jej się dotknąć. Rzeczywiście była grzesznicą. Było miejsce na prawdziwy wstyd, lecz nie na długo. Jezus powiedział: odpuszczone są grzechy Twoje. Łukasza 7:48. A gdy goście zaczęli z tego powodu szemrać, utwierdził jej wiarę, mówiąc: wiara Twoja zbawiła Cię, idź w pokoju. Łukasza 7:50. W jaki sposób Jezus pomógł jej walczyć z paraliżującymi skutkami wstydu? Dał jej obietnicę: Twoje grzechy zostały Ci przebaczone. Twoja wiara zbawiła Cię. Twoją przyszłością jest pokój. Oświadczył, że przeszłe przebaczenie zrodzi przyszły pokój. Więc najważniejszą dla niej kwestią była wiara w Bożą przyszłą łaskę, zakorzenioną w autorytecie dzieła przebaczenia i uwalniającego słowa Jezusa. W ten sposób każdy z nas musi walczyć ze skutkami dobrze pojętego wstydu. Nie fałszywego wstydu, lecz wstydu, który naprawdę powinniśmy czuć. Wstydu, który nie zostanie w nas zbyt długo i nas nie sparaliżuje. Musimy walczyć z niewiarą paraliżującego wstydu, chwytając się obietnic przyszłej łaski i pokoju, które przychodzą dzięki przebaczeniu naszych zawstydzających czynów. U Ciebie jest odpuszczenie, aby się Ciebie bano. Psalm 130, werset 4. Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły, i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. Izajasza 55, 6 i 7. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. 1 Jana 1, 9. O Nim to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w Niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. Dzieje apostolskie 10:43. Każdy z nas potrzebuje dziś przebaczenia i będziemy go potrzebowali jutro. Jezus umarł, aby zapewnić je nam dzisiaj i jutro. Rzeczywistość wygląda tak, zarówno dzisiaj, jak i jutro. Boże przebaczenie uwalnia nas dla naszej przyszłości. Uwalnia nas od paraliżującego wstydu. Przebaczenie jest pełne przyszłej łaski. Kiedy żyjemy wiarą w przyszłą łaskę zakorzenioną w Bożym przebaczeniu, jesteśmy uwolnieni od utrzymujących się, paraliżujących skutków, nawet tego wstydu, na który zasługujemy. To właśnie oznacza przebaczenie.